2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Welcome to the Polish Community Program on Radio 2000 FM 98.5. Dzień dobry Państwu. W sobotę 5 grudnia roku 2015 witają Arek Kwiatkowski i Jerzy Moskała. Przedwczoraj obchodził imieniny Franciszek, wczoraj Barbara, dzisiaj Sabina i Edyta, jutro Mikołaj, a pojutrze Marcin. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wiele dobrego. A ruszamy szybko. Z kopyta kuli grwie i grupa Bratanki. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż, a więc będą nam towarzyszyć kolędy, pastorałki oraz utwory przypominające polską zimę. A oto tematy naszej audycji. Kolędy i prezenty. Ekologiczna apokalipsa, pożary w Indonezji. Sylwetka miesiąca, Agnieszka Radwańska. Dzielimy się opłatkiem. Halina Kunicka i Lucjan Kydryński, pierwsze lata razem. Oko w oko ze wzrokiem oraz Sydneyski Festiwal 2016. Będą również komunikaty lokalne oraz przegląd wydarzeń tygodnia w opracowaniu Beaty Rumianek.
Życzymy miłego słuchania. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kieszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polonez. Z polskimi wyrobami. 49 Arlouis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie! Polonez, telefon 96-449280. Delikatesy Polonez, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 9746-9964 oraz 9746-9895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radia 2000 FM. Za chwilę Ola Błaszkowska przypomina historię kolęd i prezentów świątecznych. A przed tym Andrzej Czerniewski przypomni nadchodzącą Wigilię piosenką Gdy siądziemy wszyscy razem. Gdy siądziemy wszyscy razem przy świątecznym pełnym stole, wieczór pełen wrażeń, jedno miejsce znajdzie się dla biednego, bezdomnego, dla przybysza zbłąkanego, który kiedyś się weselił, a dziś nie ma z kim i gdzie. Choć opłatka odrobi zmęczonego, by w te święta nie był sam, choć niewielki upominek, szczery uśmiech, dobrą minę dla zasmuconego gościa, by szczęśliwy był choć raz. Gdy po świętach jak co roku pozostanie wspomnień parę, kiedy wejdziesz krok po kroku na zwykłego życia szlak, czy biednemu, gdy w potrzebie serce zechcesz oddać całe, czy pocieszysz dobrym słowem, czy przygarniesz pod swój dach, chociaż chleba odrobinę, ciepłe miejsce przy rodzinie, dla głodnego, zmęczonego, by już nigdy nie był sam, choć niewielki. Zasmuconego gościa, by szczęśliwy był choć raz, chociaż chleba odrobinę, ciepłe miejsce przy rodzinie.
zmęczonego, by już nigdy nie był sam. Choć niewielki upominek, szczery uśmiech, dobrą minę dla zasmuconego gościa, by szczęśliwy był choć raz. W skończonej wieczerzy wigilijnej, kiedy już obdzielono jadłem zwierzęta i gdy dopełnione zostały wszystkie inne zwyczaje religijne, odpoczywano i śpiewano kolędy. Nazwa kolędy pochodzi od łacińskiego słowa calendae. W starożytnym Rzymie tak określono pierwszy dzień każdego miesiąca. Nazywano więc tak również pierwszy dzień rozpoczynający nowy rok. W Polsce kolędę nazywano niegdyś pieśni noworoczne towarzyszące obchodom godnych świąt, czyli świąt Bożego Narodzenia. Te najstarsze pieśni noworoczne, zwane kolędami, nie były więc wcale pieśniami religijnymi. Składały się zawsze z trzech części: z życzeń, powodzenia, szczęścia i urodzaju, następnie z prośby o jakiś dodatek i wreszcie z podziękowania za ów dar, czyli za podarze, nazywane również kolędą. Nazwą kolęda określano bowiem niegdyś wszystkie dary noworoczne. Z czasem termin kolęda związany został z obchodami religijnymi Bożego Narodzenia, a przede wszystkim z pieśniami kościelnymi o narodzeniu Jezusa. Pieśni te, zwane w Polsce kolędami, śpiewane są w kościołach i domach prywatnych. Wywodzą się z hymnów łacińskich o Bożym Narodzeniu, komponowanych we Włoszech w wiekach średnich i rozpowszechnionych w całej Europie przez zakony franciszkańskie. Najstarsze kolędy polskie, przełożone z kancjonałów łacińskich i czeskich, pochodzą z XV i XVI wieku. Teksty do nich pisali m.in. wielki kaznodzieja Piotr Skarga, autor kolędy W żłobie leży, Morsztyn i Kochowski. Z XVIII wieku pochodzą znane powszechnie i śpiewane kolędy Gdy śliczna panna, Ach ubogi żłobie, Triumfy króla niebieskiego. W XIX wieku Franciszek Karpiński napisał tekst do uroczystej kolędy Bóg się rodzi. W XX wieku powstało również wiele pięknych kolęd, m.in. Mizerna cicha, Stajenka licha, Pióra Teofila Lenartowicza. W XVII wieku w kolędach polskich pojawiają się wątki ludowe. W opowieść biblijną o Bożym Narodzeniu włączone zostają elementy folkloru polskiego. W kolędach tego rodzaju mówi się o wędrówce pasterzy polskich do Betlejem, do małego Jezusa z pokłonem i darami, ze śpiewem i muzyką. Te wesołe, skoczne i pełne humoru kolędy noszą nazwę pastorałek. Śpiewano je przede wszystkim w domach, nie w kościołach. Śpiewali je przychodzący do domu w kolędnicy. Autorem pierwszego śpiewnika kolęd był ksiądz Marcin Mioduszewski. Wprowadził on podział na pieśni o Bożym Narodzeniu do śpiewania w kościołach i pastorałki kolędy do śpiewania w domu. Wieczór wigilijny wręczamy sobie prezenty. Na ten moment z niecierpliwością czekają dzieci. Prezenty gwiazdkowe należą jednak do najmłodszych tradycji Bożego Narodzenia. W przeszłości bowiem tylko królowie i wielmoże polscy w okresie świątecznym, najczęściej w Dzień Nowego Roku lub w Święto Trzech Króli, dawali cenne podarki swym dworzanom i czeladzi za wierną służbę. W XIX wieku zwyczaj wręczania prezentów znany był także na dworach szlacheckich. W okresie Bożego Narodzenia pani domu dziedziczka rozdawała osobiście podarki czeladzi za dobrą służbę i obyczajne zachowanie. Były to najczęściej pieniądze, ale czasami także prezenty rzeczowe, materiał na ubranie, nowa koszula lub fartów, para butów i tym podobnym. Z czasem członkowie rodzin szlacheckich zaczęli wymieniać pomiędzy sobą różne, czasami bardzo cenne upominki świąteczne. Wręczano je sobie w dniu Wigilii, na Nowy Rok, a najczęściej w Święto Trzech Króli, w szczodry wieczór. Mówiono wówczas, że prezenty są pamiątką hołdu i darów, jakie mędrcy ze wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Zwyczaj prezentów świątecznych najpóźniej przyjął się na wsi, w rodzinach chłopskich.
Trudne warunki życia i ubóstwo wielu mieszkających tam rodzin sprawiały, że dopiero w okresie międzywojennym i tylko w najzamożniejszych domach dzieci, głównie te najmłodsze, otrzymywały na gwiazdkę jakieś skromne łakocie, pierniki, orzechy lub jabłka. Obecnie jest to w zwyczaj powszechny w całej Polsce. Wieczór wigilny, przede wszystkim dzieci, ale także dorośli otrzymują różne prezenty. Dzieci wierzą, że przynosi święty Mikołaj, aniołek lub dzieciątko Jezus. Kolorowe paczki z prezentami w pięknych opakowaniach układa się pod choinką. Otwieramy je i oglądamy najczęściej po wigilijnej kolacji. Dla wszystkich dzieci jest to najbardziej emocjonujący moment uroczystości świątecznych Bożego Narodzenia. Czas na życzenia. Halo, Królewskie Miasto Kraków, a także Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska i okolice Rzeszowa. Całej rodzinie, wszystkim krewnym i przyjaciołom przesyłamy serdeczne życzenia radosnych świąt oraz zdrowia i pomyślności w nowym roku. Posłuchajmy występu Teatru Stół w Krakowie. Brali w nim udział Alicja Majewska, Halina Frąckowiak i Andrzej Zaucha. Usłyszymy utwory Z Narodzenia Pana, Gawędem pasterze szli i Anioł mówi do chłopaku. A później aktualny temat, ekologiczna apokalipsa, pożary w Indonezji. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod borem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoków, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna pije tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna pije tak miła oku. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Pasterze szli do stajenki, dary nieśli, hej, nieśli, dary nieśli, dla syna cieśli, nieśli. Najpierw szedł Antek z młyna, kwiczała mu w worku świnia. Oj, kwiczała, kwiczała, bo się Boga bała świnia. Nie kwicz, świnio, boś jest świnią, oddamy cię ze słoniną, przydasz się na kiełbasy, bo musi mieć zapasy Maryja. Antek skrzywca szedł we środku. Dźwigał Bogu plaster miotku, po trochu go podjadał i tak do siebie gadał idący. Stworzyłeś mnie już tak, Boże, że mnie cienkiem z głodu może. Podjadam twego miotku, bo mnie sysa w żołądku głodzizna. Uzadu dyrdał Pawełek. Przedziwny miał przyodziewek. Tak wielkiej był ochoty, że pogubił galoty śpieszący. Powstydził go sam archanioł. Jak staniesz, gazdo, przed panią? Starczy, że łyska gwiazda. Po co ma łyskać gazda gaciami? Pasterze szli do stajenki, dary nieśli, tak grali, tańcowali, aż się spocili cali i mętnie. Żeby ucieszyć dziecinę, musieli se popić krzynę. Dopiero wtedy smykiem, a ostro, pod muzykę. Kolęda! Anioł mówił do chłopaków, nie masz szopki bez Polaków, więc kapotę na grzbiet bierzcie
i do Betlejema śpieszcie wreszcie. Potem dodał między nami, króle gnają tam z darami, więc wy też podarki dajcie, wstydu mi nie przyczyniajcie, pamiętajcie. A chłopcy wtedy stali, dumali jak tu dalej, bo się chałupa wali, może by ją zbijali, ale gdzie znaleźć młotka i gwoździa też nie spotkasz. Kropka. Myślą chłopcy z Wołomina, niech ucieszy się dziecina, to wie dobrze każdy głupi, czak grzechotkę Bogu kupić, choć się upi. Pojechali do Warszawy, ale tam ważniejsze sprawy. Pojechali do Krakowa, tam zabawka nie gotowa, boli głowa. Może by co dostali, ale gdy doczekali, ceny w niebo wstąpiły, sakiewki się skurczyły, kolęda im została, nie ma siły. Przyszli wreszcie w wielkich bólach, gdzieś na chwilę po trzech królach, i na Boga smutno patrzą, a Bóg na nich nie inaczej, raczej. Wreszcie szepce Józef Cieśla, króle dosyć nam przynieśli, zaśpiewajcie a z ochotą, dam wam gwoździe, dam wam młotek. Zaśpiewajcie a z przytupem, to wymierzę wam chałupę, z dachem wielkim tak jak trzeba, z oknem na wysokie nieba. Ach, chłopcy jak zagrali, to aż się śnieg zapalił, i gwiazda jak pijana tańczyła aż do rana, i szła muzyka gromem nad całym świata domem. Tyle w niej mocy było, że aż się złe skuliło, i wszyscy ludzie biedni na całej Bożej ziemi poczuli się bogato, okryci nieba szatą, chatą. Potem na rozstajnych drogach pożegnali pięknie Boga. Ty iść musisz na pustynię, nas też bieda nie ominie. Gwoździe mamy, dom zbijemy, za dwa lata zapraszamy i zagramy, i zagramy. Dygo, 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 dygo. Ekologiczna apokalipsa. To tytuł artykułu w tygodniku Angora o największej katastrofie ekologicznej XXI wieku. W Indonezji płonie pas ziemi długości 5000 km. W wyniku 120 tysięcy pożarów zginęło kilkanaście osób, a około 500 000 osób ma problemy ze zdrowiem. Powietrze żółte od dymu nie przepuszcza promieni słońca. W niektórych okolicach widoczność nie przekracza 30 metrów. Umierają dzikie zwierzęta, a ludzie się duszą. Okręty wojenne ewakuują dzieci z najbardziej zagrożonych rejonów. Artykuł wspomina o dziewczynce imieniem Kadzija, która urodziła się we wrześniu w Palangkaran w centrum Borneo, w mieście spowitym przez smog. Jej matka opowiada, że dziecko po urodzeniu było zdrowe, choć poród nastąpił w samym środku katastrofy. W czasie snu chrapała i trudno było jej oddychać. Kadzija zmarła miesiąc po narodzinach. Lekarz powiedział, że została zatruta dymem. Smog zabija nie tylko ludzkie, ale i zwierzęce niemowlęta. Na obrzeżach Palangkaraya jest rezerwat dla orangutanów. Chorują jak ludzie na ostry zespół oddechowy. Ogień i dym wypędza z lasów bezcenne, rzadkie gatunki zwierząt. Dzioborożce, nosorożce, tygrysy, gibony, niedźwiedzie malajskie i pantery mgliste. W Indonezji ginie właśnie jeden z najważniejszych ekosystemów na świecie. Większość pożarów jest wynikiem świadomego działania. Nie tylko małych gospodarstw,
ale przede wszystkim plantatorów palm olejowych. Aby wyobrazić sobie rozmiar tragedii, warto wspomnieć, że tylko w ciągu 3 tygodni w Indonezji przedostało się do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż takiego przemysłowego kraju jak Niemcy. Ciekawe, czy mówiono o tym na konferencji klimatycznej w Paryżu i zapytano, co rząd Indonezji zamierza zrobić, by więcej nie niszczono lasu. Chyba też Brazylia powinna zapobiec dalszemu masowemu wycinaniu drzew w rejonie Amazonki. Przecież nie tylko emisja gazów cieplarnianych zagraża światu, ale także niszczenie drzew, które chronią nasz klimat. A teraz przed przeglądem wydarzeń tygodnia usłyszymy piosenkę Na grudniowym niebo tle i Andrzeja Cierniewskiego.
Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Parlament Australii przyjął ustawę pozwalającą na odbieranie bez wyroku sądowego obywatelstwa australijskiego osobom, które mają podwójne obywatelstwo i są podejrzewane o działalność terrorystyczną. Zdaniem krytyków nowe prawo jest niezgodne z konstytucją. Ustawa ma uniemożliwić powrót do kraju Australijczykom z podwójnym obywatelstwem, którzy wyjechali za granicę, by przyłączyć się do organizacji ekstremistycznych, wspierać je finansowo lub szkolić się z bojownikami. Obejmuje także osoby skazane za działalność terrorystyczną na co najmniej 6 lat więzienia. Ustawa pozwoli na odebranie australijskiego obywatelstwa osobom zaangażowanym w działalność terrorystyczną za granicą. Zapewni też, że terroryści posiadający podwójne obywatelstwo nie będą mogli wrócić do Australii, a osoby z podwójnym obywatelstwem, które angażują się w działalność terrorystyczną, będą mogły być z Australii wydalone, podkreślił prokurator generalny George Brandis. Za ustawą głosowali w czwartek zarówno rządzący liberałowie, jak i deputowani głównej partii opozycyjnej, lejborzystów. Zieloni byli przeciw. Nie zapewnimy Australijczykom większego bezpieczeństwa, sprawiając, że inne kraje staną się mniej bezpieczne. Najlepsze miejsce dla skorych do przemocy ekstremistów jest bezpieczne, to bezpieczne australijskie więzienie, mówił członek tej partii Nick McKim. Dodał, że nowe prawo jedynie zapewni terrorystom za granicą swobodę działania i może im umożliwić dokonywanie kolejnych aktów terroru. Aby zakończyć niepotrzebne, właśnie podważające autorytet najważniejszych instytucji państwa polskiego, stojąc na straży konstytucji i ciągłości władzy państwowej, postanowiłem odebrać przysięgę od sędziów wybranych wczoraj. Kierowałem się przy tym wolą nowo wyłonionego Sejmu, w którym Polacy pokładają tak ogromną nadzieję na naprawę Rzeczpospolitej, powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu, które wygłosił w czwartek wieczorem. W ten sposób wyjaśnił swoją decyzję o przyjęciu ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w środę przez Sejm. Jeżeli prezydent nie przyjmie natychmiast od 3 sędziów ślubowania, to będzie oznaczało złamanie konstytucji, stwierdził Ryszard Petru, który zorganizował spotkanie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim. Według niego Andrzej Duda naraża się tym samym na postawienie go przed Trybunałem Stanu. Panie prezydencie, to są ostatnie godziny, kiedy może pan zareagować, powiedział lider Nowoczesnej. Prezydent w czwartek wygłosił orędzie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale nie odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wydał opinię na temat wyboru nowych sędziów. Spośród 5 sędziów wybranych w październiku do Trybunału Konstytucyjnego, 3 wybrano zgodnie, a 2 niezgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, zdecydował Trybunał. Z orzeczenia wynika również, że prezydent Andrzej Duda miał obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych w październiku sędziów. Sprawa jest zamknięta nie z punktu widzenia PiS, ale z punktu widzenia prawa, ocenił spór wokół Trybunału Konstytucyjnego Jacek Sasin z PiS. Według posła Trybunał nie może wychodzić poza ramy określone prawem. Kompetencją Trybunału jest orzekanie o zgodności ustaw z Konstytucją. W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa pouczać prezydenta, co ma zrobić i oceniać uchwał parlamentu, mówił w programie Polityka przy kawie. Sasin zaprzeczył, jakoby zachowanie prezydenta było łamaniem Konstytucji. Na argument, że konstytucjonaliści uważają, że tak jednak było, odpowiedział, że są to prywatne opinie profesorów i ekspertów. Prezydent w czwartek wygłosił orędzie w sprawie Trybunału, ale nie odniósł się do wyroku Trybunału, który wydał opinię na temat wyboru nowych sędziów. Spośród 5 sędziów wybranych w październiku do Trybunału, 3 wybrano zgodnie, a 2 niezgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej, zdecydował Trybunał. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS wchodzi w życie w sobotę, czyli dzisiaj, przewiduje m.in. wygaszenie kadencji prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego. Miała ona też umożliwić ponowny wybór 5 sędziów Trybunału. Sejm wybrał ich 2 grudnia. 9 grudnia tę nowelę zbada Trybunał Konstytucyjny. Innym zapisem nowelizacji jest artykuł 137a, który stanowi, że w przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 15, termin na złożenie kandydatur wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. Innym zapisem nowelizacji jest artykuł 137a, który stanowi, że w przypadku sędziów, których kadencja upływa w 15 roku, termin na złożenie kandydatur wynosi 7 dni do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. Artykuł ten w zamyśle posłów PiS, którzy zgłosili projekt nowelizacji, miał umożliwić ponowny wybór następców 5 sędziów Trybunału, których kadencje kończą się w tym roku. Według PiS wybór sędziów dokonany przez Sejm minionej kadencji w październiku był nieważny. 25 listopada Sejm z inicjatywy PiS przyjął uchwały o braku mocy prawnej tamtego wyboru. Październikowych sędziów nie zaprzysiągł prezydent Andrzej Duda, mając wątpliwości co do konstytucyjności ich wyboru, a co było także jednym z argumentów PiS, że procedura ich wyboru nie została zakończona.
Bundestag wyraził w piątek zgodę na udział Bundeswehry w działaniach zbrojnych przeciwko państwu islamskiemu w Syrii. Zgodnie z przewidywaniami, za wnioskiem rządu Angeli Merkel głosowała zdecydowana większość posłów niemieckiego parlamentu. Głównym powodem decyzji rządu w Berlinie o włączenie się do walki z dżihadystami jest solidarność z Francją po zamachach w Paryżu 13 listopada. Opozycja krytykuje brak rezolucji ONZ oraz szybkie tempo podjęcia decyzji. Migranci próbowali sforsować granicę grecko-macedońską i obrzucili policję kamieniami. Sytuacja w okolicy Idomeni jest bardzo napięta. Zgromadziło się tam już około 6 tysięcy osób, a kolejne 24 autobusy z migrantami zmierzają w kierunku granicy. W czwartek wieczorem ponownie zostało otwarte przejście dla uchodźców z Syrii, Afganistanu i Iraku i około 500 z nich przeszło na macedońską stronę. Drogę próbowali im zablokować pozostali migranci. Aż 3 bomby pozostawili na miejscu zbrodni zamachowcy, którzy w amerykańskim San Bernardino zabili 14 osób. Na szczęście żadna nie wybuchła. W mieszkaniu napastników znaleziono duży arsenał broni i amunicji, w tym 12 bomb rurowych. Prezydent Barack Obama nie wykluczył, że w Kalifornii doszło do zamachu terrorystycznego. Do ataku Syed Farouk i jego żona Tashfin Malik przygotowali aż około 1500 pocisków kaliber 223 i ponad 200 nabojów 9-milimetrowych. Policja poinformowała, że w kierunku ofiar wystrzelili 65 do 75 pocisków i ponad 70 w kierunku interweniujących funkcjonariuszy. Za ustawą głosowali w czwartek zarówno rządzący liberałowie, jak i deputowani głównej partii opozycyjnej laburzystów. Technologia, moda, biznes i nauka. Rozwojem z tych dziedzin w Polsce zainteresował się kanał CNN International. Premiera 30-minutowego dokumentu Made in Poland już w piątek. Rozwój polskiej branży gier wideo i rozmowa z jednym ze scenarzystów polskiego hitu Wiedźmin 3 Dziki Gon, Jakubem Szamałkiem. Relacja z łódzkiego Fashion Week, czy historia i rozwój popularnej na całym świecie polskiej marki Inglot, produkującej kosmetyki. To tylko kilka tematów, które zostały poruszone w 30-minutowym dokumencie Made in Poland. Rosja uporczywie nie wykazuje woli dialogu, stwierdza polski MSZ w wydanym w piątek oświadczeniu na temat usuwania sowieckich pomników z polskich miast. W tym tygodniu Moskwa kolejny raz protestowała przeciwko cynicznemu aktom jej wandalizmu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca się do strony rosyjskiej o powstrzymanie się od pomnikowej histerii, która nie służy budowaniu wzajemnego dialogu i porozumienia, a jedynie prowadzi do zaostrzenia retoryki i eskalowania atmosfery wokół kwestii historyczno-pomnikowych w stosunkach polsko-rosyjskich. Belgijska policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy mogli pomagać terrorystom biorącym udział w aktach w Paryżu 13 listopada. Belgowie ostrzegają, że są uzbrojeni i niebezpieczni. Poszukiwani posługiwali się fałszywymi belgijskimi dokumentami na nazwiska Samira Bouzida i Sofiana Kajala. Obaj mieli podróżować z jednym z zamachowców, wciąż poszukiwanym Salahem Abdelsalamem. W trójkę prawdopodobnie dwukrotnie pojawili się we wrześniu w Budapeszcie. Dokument Kajsala został także wykorzystany do wynajęcia domu, który został przeszukiwany w ramach jednej z policyjnych akcji po zamachach w Paryżu. Na zakup państwowej ziemi zostanie wprowadzone moratorium na okres do 5 lat. W gestii państwa pozostaje więc około 1,5 miliona hektarów, poinformował poseł PiS Krzysztof Ardanowski. Według niego resort rolnictwa przygotowuje też nową ustawę o ustroju rolnym. Agencja Rynku Rolnego już kilka dni temu całkowicie wstrzymała sprzedaż i dzierżawę ziemi rolnej należącej do Skarbu Państwa. W sumie zatrzymano 2000 przetargów. W przyszłym roku, 1 maja, kończy się okres ochronny na sprzedaż polskiej ziemi, co oznacza, że wtedy będą mogli ją kupować obcokrajowcy. Trudna sytuacja spółek węglowych i trwający kryzys na światowym rynku sprawiają, że tegoroczna Barbórka była świętowana w ich cieniu. Górnicy byli w niewesołych nastrojach. Nie ma się z czego cieszyć, bo niestety górnictwo się kończy, powiedzieli. Mijający rok upłynął na Śląsku pod znakiem gigantycznych problemów spółek węglowych, zmian na stanowiskach ich szefów, zagrożenia wypłat, porozumienia poprzedniego rządu ze związkami zawodowymi, gwałtownych protestów w Jastrzębiu-Zdroju. W pierwszych 3 kwartałach górnictwo węgla kamiennego miało ponad 1,5 miliona złotych straty. Około 120 milionów złotych zostanie zainwestowanych w fabrykę ogniw krzemowych, która ma powstać w Polsce, informuje Rzeczpospolita. Ogniwa stosuje się do wyrobu paneli fotowoltaicznych, czyli baterii słonecznych. Pierwsze produkty mają wyjechać z nowej fabryki do Chin w 2016 roku.
Izraelscy naukowcy odnaleźli w Jerozolimie kawałek gliny z odbitą królewską pieczęcią sprzed ponad 2,5 tysiąca lat, informuje BBC. Z umieszczonych na niej napisów wynika, że należała do Ezechiasza, opisanego w Biblii króla Judy. Znaleziska dokonano na terenie, które w starożytności służyło jako wysypisko. Naukowcy podejrzewają, że pieczęć została po prostu wyrzucona z królewskiego pałacu razem ze śmieciami. Na pieczęci widać uskrzydlone słońce i inskrypcję po hebrajsku. Własność Ezechiasza, syna Achaza, króla Judy. Choć przedmiot wykopano w 2009 roku, dopiero teraz naukowcom udało się ustalić, co właściwie wpadło im w ręce. Polska słodkościami stała i stoi. Najstarsze słodycze to właśnie pierniki, tworzone od kilkuset lat produkty pierne. Dzięki królowej Bonie mamy też sękacze. To ona na ślub swojego syna sprowadziła mistrzów, którzy potrafili go produkować, mówi Janusz Profus, maestro czekolady i jeden z cukierników, którzy w albumie Wykwintne Desery Polskie zaprezentowali klasyczne wypieki i desery w nowatorskiej, zaskakującej smakiem formie. Pańska skórka z kolei to coś, co prawie wszyscy znamy, o swoim składzie zbytnio nieskomplikowanym, ale smak zna prawie każdy. Były i leguminy, czyli rodzaj kisielu na bazie kaszy manny i odpowiednikiem na Śląsku jest szpacza, czyli ubijane żółtko jaj z dodatkiem białka, sporą ilością soku z cytryny i ekstraktem wanilii. Wszystko to zaciągnięte żelatyną, tak żeby deser miał odpowiednią konsystencję. Wymienia niektóre z przysmaków. W dawnej Polsce słodkie specjały nazywane były wetami. Zaliczano do nich także owoce i sery, które podawano na koniec posiłku. Najczęściej były to słodkie placki z dodatkiem maku, sera czy szafranu. Miodowniki, kołacze, strucle znane były już w XIII wieku. Wtedy jednak nie słodzono ich cukrem, bo ten należał do dóbr luksusowych, tylko miodem. Do XVI wieku cukier był produkowany bardzo drogim i uznawano go za jeden z najważniejszych składników cukierków leczniczych na różne schorzenia. Dopiero w XVII wieku zaczęto go używać jako środka konserwującego. Dzisiaj natomiast odchodzimy od cukru, uważamy go wręcz za powodujący niektóre choroby. Przypominam o czekoladach i cukrowych, słodkich wyrobach, bo jutro, drodzy słuchacze, Mikołajki. Do usłyszenia za tydzień. You are now listening to Radio 2 AAA FM 98.5. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Rumianek. Za chwilę sylwetka miesiąca, Agnieszka Radwańska, a przed tym Dzień Jeden w Roku i Andrzej Piaseczny. Spory, yeah.
życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewo, tchnienie wiatru płatką śnieg. Wiele życzeń radości i zdrowia na święta i Nowy Rok dla Śląska Czarnego z Chorzowem na czele oraz dla Bielska Białej i Wrocławia. Dziarę. Dziarę, melodia. Rodzina i przyjaciele mówią o niej Isia, a na portalach internetowych coraz częściej pojawia się Aga. Agnieszka Radwańska zaczęła światową karierę 10 lat temu, wygrywając turniej Wimbledonu dla juniorek w wieku 16 lat. Jej kariera to pasmo nie tylko zwycięstw, ale i porażek, choćby w tym roku. Zaczęła sukcesem, wygrywając wraz z Jerzym Janowiczem turniej par o Puchar Hopmana. A potem nastąpiły porażki i spadek aż na 15 miejsce, mimo dojścia do półfinału w Wimbledonie. Za to końcówka sezonu była wspaniała. Agnieszka wygrała turnieje w Tokio i w Tianjin w Chinach, a zwycięstwo w kończącym sezon turnieju najlepszych zawodniczek w Singapur to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego sportu. Turniej ten, tak zwany WTA Masters, uznawany jest przez fachowców za nieoficjalne mistrzostwa świata. Startuje tam 8 najlepszych zawodniczek i liczy się suma zwycięstw i porażek z uwzględnieniem zdobytych setów. Tu wygrywa się trudniej niż w turniejach wielkoszlemowych. W Singapur Agnieszka przegrała z Marią Szarapową i Flavią Penetta, lecz pokonane zostały Simona Halep, Garbinę Muguruza i w finałowym meczu Petra Kwitowa. Dzięki zwycięstwu Singapur Agnieszka powróciła na 5 miejsce w rankingu. Przed nią są Serena Williams, Simona Halep, Garbina Muguruza i Maria Szarapowa. A specyfiką rankingów tenisowych jest to, że na punkty i miejsce pracuje się przez cały rok. Czemu Agnieszka zawdzięcza swoje osiągnięcia? Jest średniego wzrostu, 1,73 m. I nie jest siłaczką, lecz posiada niezwykłą inteligencję przewidującą zagrania przeciwniczek. Stąd jej pseudonim La Profesora, jak ją określiła jej rywalka Garbina Muguruza. Wygrywa, gdy jest skuteczna i dokładniejsza, no i gdy się dobrze nabiega. A co mówi o niej słynny polski tenisista lat 70. Wojciech Fibak? Taka światowa tenisistka rodzi się raz na milion. Agnieszka także trenuje od 4 roku życia, bez wytchnienia. Ona ma wyjątkowe wyczucie, wyjątkowy talent, wyjątkowo szybkie nogi i wyjątkowo silną psychikę. Czy pomagają jej trenerzy? I tak, i nie. Przez 6 lat trenerem był jej ojciec Robert Radwański. Lecz wszyscy w rodzinie mają mocne osobowości, więc były konflikty i spięcia, które nie pomagały w grze Agnieszki. Gdy podjęli decyzję o rozstaniu, nie całkowitym, tylko na mecze i turnieje, nowy trener Tomasz Wiktorowski zapewnił Agnieszce spokój. Lecz i tego trenera ostatnio krytykował ojciec Robert, twierdząc, że turniej w Singapur Isia wygrała pomimo pana Wiktorowskiego, a nie dzięki niemu. Chyba zapomniał, że trener potrzebny jest przede wszystkim przed meczem, a o sukcesie decyduje zawodnik na korcie. W
karierze sukcesem łączą się osiągnięcia finansowe. Za zwycięstwo Singapur Agnieszka otrzymała ponad 2 miliony dolarów, a w ciągu całej kariery ponad 21 milionów dolarów. Lecz duże są również koszty własne. Na przykład w jednym roku same bilety lotnicze dla Agnieszki i Julii Adwardwańskich oraz ich trenera kosztowały 800 tysięcy złotych. Niemniej Agnieszka zakupiła w Krakowie drogie mieszkanie, posiada drogie samochody oraz po zwycięskich meczach lubi sobie sprawiać kosztowne prezenty, jak na przykład słynną torebkę Louisa Vuittona. Nie gardzi jednak tańszymi produktami z ulubionego warszawskiego butiku. A tutaj oddajmy głos Wojciechowi Fibakowi. Gra się, żeby się pokazać, wyglądać modnie, dziewczęco, seksownie. Tenis to jest sława i pieniądze, a każda tenisistka jest aktorką, która musi mieć rekwizyty. Agnieszka z turnieju na turniej prezentuje się coraz lepiej. Prasa kolorowa chwali jej gust, a nawet paznokcie umalowane intensywnymi kolorami. O jej sukienki dba włoska firma Lotto, produkująca ubrania sportowe. A to wszystko to szansa na intratne kontrakty reklamowe, które osłonięte są tajemnicą. Wszak Szarapowa jest najbogatszą sportsmenką świata właśnie z powodu świetnych kontraktów. Tu warto wspomnieć, że Maria Szarapowa nie koleguje się z koleżankami. Po prostu przychodzi i wychodzi z meczu, podczas gdy Agnieszka jest duszą towarzystwa, żartuje, śmieje się, rozładowuje atmosferę. Tak twierdzi jej przyjaciółka od wielu lat, czołowa tenisistka Karolina Woźniacka. Czy Agnieszka, jak inne gwiazdy, przeniesie się za granicę? Wszak jej przyjaciółka Karolina Woźniacka wraz z rodzicami przeniosła się do Monte Carlo, bo tam jest spokój, ciepło i kamery, dzięki którym nie mają dostępu paparazzi. Podobno ojciec, Robert Radwański, nosi się zamiarem wyjazdu na Florydę. Na razie jednak Agnieszka woli Kraków. A gdzie będzie jej przyszły dom, gdy skończy grać? Agnieszka mówi z uśmiechem pełnym miłości. Tam, gdzie będzie osoba siedząca tutaj w pierwszym rzędzie, wskazując na swojego chłopaka. A ten chłopak to 30-letni Dawid Selt, który był dobrze zapowiadającym tenisistą, zdobywającym medale mistrzostw Polski juniorów. Niestety kontuzja przerwała jego karierę. Obecnie jest drugim trenerem oraz partnerem sparingowym Agnieszki. Agnieszka grała w tym roku w 27 turniejach. Tydzień gry, tydzień przerwy. Lecz jeszcze w grudniu bierze udział w rozgrywkach International Tennis League. Gwiazdy światowego tenisa są zgrupowane w 5 zespołach reprezentujących Indie, Japonię, Filipiny, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Agnieszkę przydzielono do drużyny Indian Aces, a jej partnerką będzie hinduska Sonia Mirza. Jednosetowe mecze odbywają się w Kobe, Manili, Delhi, Dubaju i Singapur. Więcej będzie latania niż gry. Jakie są szanse w najbliższym roku? Już tydzień Agnieszka wystąpi w Melbourne, w turnieju Australia Open. W lutym ma grać w meczach federacji aż na Hawajach. W zawodach tych Polska nie ma szans. Lecz występ jest obowiązkowy dla kandydatów do turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro. Być może Agnieszka weźmie udział w olimpiadzie, grając w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Po sukcesie w Singapur wielu optymistów spodziewa się dobrych wyników w przyszłym roku. Lecz nie zapominajmy, że nasza zawodniczka zwykle gra lepiej w drugiej niż w pierwszej części sezonu. Na pewno jednak będziemy śledzić jej występy w Melbourne. Życzymy powodzenia.
Czas na życzenia dla stołecznego miasta Warszawy i okolic. Radosnych świąt oraz pomyślnego nowego roku dla rodziny i przyjaciół Warszawy i Ostrowi Mazowieckiej. Za chwilę Ola Błaszkowska opowie o historii dzielenia się opłatkiem, a przed tym wystąpi zespół pieśni i tańca Jawor z Akademii Rolniczej w Lublinie z utworem My też pastuszkowie. Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem. Patriarchalny zwyczaj powstały w dawnych wiekach na południu Europy, który polegał na wzajemnym obdarowywaniu się przez wiernych i duchowieństwo eulogiami, chlebem nieofiarnym, w Polsce przekształcił się w zwyczaj odrębny i jedyny. Tak ściśle związany z Polską i tak głęboko zapadł w serce każdego Polaka, że ma dla niego znaczenie niemal mistyczne, nie dający się wytłumaczyć argumentami rozumowymi, obyczajowymi, ani nawet religijnymi. Polaka żadne przeszkody, nawet wojna, atak, strzelanina nie może powstrzymać w świętą noc wigilijną od przepięknej tradycji. Z dawnych czasów eulogii, kiedy kościoły na znak prawowierności i łączności posyłały sobie poświęcone chleby, wywodzi się też zapewne polski zwyczaj posyłania opłatka osobom bliskim, a nie obecnym przy stole wigilijnym. Historia naszego narodu, na ogół tragiczna w ostatnich 200 latach, sprawiła, że różne wyroki i ukazy skazywały Polaków na Sybir, do obozów koncentracyjnych, na emigrację, ale zawsze i wszędzie w noc wigilijną zbierali się Polacy, żeby okazać sobie łączność i wzajemną miłość, żeby przełamać się opłatkiem. Łamię się z wami dziś opłatkiem białym, we wszyscy moi dalecy czy bliscy. Wy, co za błędne gwiazdy ideałem, po świecie się rozproszyli całym. Wy, co pijecie z rzek lodowych zdroi ducha, nie dając pod troski nawałem, wy, wierni, mocni, wytrwali, wy wszyscy, którzy rząd jasny przed wzrokiem mi stoi, związani ze mną węzłem wiecznie trwałym.
Z wami się łamię dziś opłatkiem białym. Dlatego, co mam wnętrz i trosk powodzi, zostaje jasnym, czystym i wspaniałym. Łamię się z wami dziś opłatkiem białym. Zawsze i wszędzie Polacy przypominali sobie, że pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćby nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu, niech się wszyscy serca rozweselą. Dzielenie się opłatkiem rozpoczynał zawsze pan domu, w jego zastępstwie najstarszy syn, a potem każdy z obecnych musiał ułamać u drugiego kawałek opłatka i zarazem podać mu swój do ułamania. Gdy się wszyscy tak podzielili, składając sobie jednocześnie życzenia i żegnając się krzyżem, można było zasiadać do wigilijnej wieczerzy. Po wieczerzy wigilijnej zawsze zostaje wiele opłatków. Niegdyś, jak pisze Gloger, przed choinką był w Polsce zwyczaj wieszania u powały w wigilię gwiazdek zrobionych z różnokolorowych opłatków na pamiątkę gwiazdy. Z resztek opłatków robiono tak zwane światy lub wilki. Przebogata polska fantazja i zręczność ludów artystów wyczarowała z tego delikatnego materiału rzeczy naprawdę niezwykłe. Zwyczaj robienia światów z opłatków znany najpierw w szlacheckich dworach, a stamtąd przerostał się na wieś. Słuchacie państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. Komunikaty. Klub sportowy Polonia w Plampton, 23 Bangalore Road, zaprasza jutro w niedzielę, 6 grudnia, w godzinach od 11 do 18 na polski festiwal. Wstęp wolny. W czasie festiwalu wystąpi wielu sydneyjskich artystów, a także utalentowana młodzież. Będzie także mnóstwo stoisk z potrawami, napojami oraz innymi atrakcyjnymi pamiątkami. Zespół muzyki dawnej The Sydney Consort zaprasza na świąteczny koncert w piątek 18 grudnia o godzinie 8 wieczorem w kościele świętego Augustyna w Balmain. Już należy zamawiać bilety na imprezy sylwestrowe. A więc Klub Polski Weszwil zaprasza na bal sylwestrowy w stylu Las Vegas w czwartek 31 stycznia od godziny 20 do 2 rano. Wstęp $95. Informacje telefon 9798-7469. A Klub Polski w Bankstown zaprasza na szampańskiego sylwestra. Początek godzina 12. Wstęp $90. Rezerwacja w klubie. Też telefon 9708-2433. I jeszcze jedne życzenia dla rodziny i przyjaciół w Toronto i Vancouver w Kanadzie oraz Walnut Creek w Kalifornii. Radosnych świąt oraz pomyślnego nowego roku. Wędrujemy dalej z Haliną Kunicką przez jej życie, tym razem o spotkaniach z Lucjanem Kedryńskim i o decyzji o wspólnym życiu. A przed tym zespół Zajazd i tradycyjny utwór Amazing Grace. Słowa polskie, Lech Makowiecki. Już noc daje znak tysiącem gwiazd, noc jak czarny ptak, pora spać. Każdy dom, każdy kąt gościnny tak, już noc staje w drzwiach. Już noc.
Halina i Lucjan. Wędrujemy dalej z Haliną Kunicką przez jej życie opisane w książce Świat nie jest taki zły. W rozmowach z Kamilą Drecką. Mówi Kamila. W kabarecie Pineska poznaje pani swojego przyszłego męża Lucjana Kedryńskiego. Wtedy mieli państwo jeszcze inne związki. Pani była już mężatką. Na to Halina. Każdy z nas miał własne życie. Poznaliśmy się przypadkowo. Lucjan przyszedł do Pineski, do kawiarni Nowy Świat. W programie wieczoru była parodia radiowego dziennikarza, który cieszył się ogromną popularnością, a którego nigdy nikt nie widział. A wtedy Lucjan prowadził rewię piosenek, magazyn muzyczny oraz program Wiolinem i Basem. Wszyscy znali jego audycję i jego głos. A ten głos w Pinesce znakomicie sparodiował Zbyszek Kancler z tym charakterystycznym rar. Wtedy nie zachwyciłam się nim i nie przypuszczałam, że ten człowiek, Lucjan Kedryński, będzie przez długie lata człowiekiem mi najbliższym i że będą to najwspanialsze, najpiękniejsze lata mojego życia. Ale wtedy ani przez kilka następnych lat nic się między nami nie wydarzyło. Natomiast kiedy Lucjan zaczął robić programy w telewizji, zaangażował do nich Halinę. Wielokrotnie potem się spotykali przy okazji koncertów i festiwali i polubili się, ale tylko towarzysko. Kiedyś jadąc pociągiem na koncert przegadali całą noc i to było fantastyczne. I odtąd fantastycznie im się gadało przez 40 lat. I dalej Halina mówi: myślę, że to było przeznaczenie, bo po tej podróży Lucjan, który mieszkał w Krakowie, coraz częściej przyjeżdżał do Warszawy, nie tylko w sprawach zawodowych, ale żeby spotkać się ze mną. Fascynował mnie jako człowiek, miał w sobie niespotykane ciepło. Kamila Drecka pyta: kiedy się pani zorientowała, że jest zakochana? Halina odpowiada: dość szybko. Jeśli się nie spotykaliśmy, to dzwoniliśmy do siebie. Coraz częściej o nim myślałam. W pewnym momencie poczułam, że coś z tym trzeba zrobić. Ale jednocześnie byłam w bardzo dobrym związku małżeńskim. Mój pierwszy mąż był opiekuńczym, niezwykle kulturalnym, inteligentnym, mądrym człowiekiem. Mimo to poświęciłam dom i małżeństwo, a przecież nie wiedziałam, jak się znam z Lucjanem ułoży życie. Wtedy myślałam tylko o tym, by rzucić wszystko i z nim być. I dalej Halina opowiada: zostawiliśmy nasze dotychczasowe domy i wyszliśmy dosłownie z jednym kubkiem. Tułaliśmy się po różnych mieszkaniach i nie byliśmy specjalnie sytuowani. Spotkaliśmy się jako ludzie dojrzali. Ja miałam prawie 30 lat, a Lucjan był o 9 lat starszy. Na pytanie, czy decyzja, żeby być razem, była dojrzała, czy wynikała z emocji? Halina odpowiada: jedno i drugie. Niewątpliwie emocje były ogromne. Ta decyzja wynikała z wielkiej fascynacji, z wielkiej miłości. To są potężne słowa, ale tak było. Musieliśmy dokonać wyboru i pożegnać nasze dotychczasowe związki. Ale nie wyobrażaliśmy sobie, że nie będziemy razem. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa do zaakceptowania przez mamę Haliny oraz była komentowana przez obcych ludzi. Kamila Drecka przypomina piosenkę, której Halina śpiewa: gdyby przyszło mi znów przywędrować w każdy dzień, miesiąc, rok, życia mego nie zmieniłabym jednego słowa, nie cofnęłabym postępku żadnego. I Kamila pyta: czy nie cofnęłaby pani tamtej decyzji? Na to Halina: skąd?
Owszem, dziś częściej myślę o bólu, jaki mogą sprawić innym tą decyzją, ale cofnąć? Nigdy. Mało tego. Dziękuję losowi, że zdarzyło mi się takie uczucie. Miałam szczęście w życiu, że tej chwili nie odrzuciłam, że potrafiłam tę chwilę uchwycić i zatrzymać. Wreszcie serdeczne życzenia pogodnych świąt oraz pomyślnego nowego roku dla wszystkich naszych słuchaczy w Australii i na świecie. Dla całej Polonii Sydneyjskiej, a w szczególności dla koleżanek i kolegów radiowych oraz przyjaciół z Koła Akademików Nowej Południowej Walii. Za chwilę Ola Błaszkowska poradzi, jak dbać o swoje oczy, a przed tym zajazd i kiedy gwiazdę odmieni. Raz do roku o zmierzchu głos kolędy jak dzwon wszystkie myśli kieruje do rodzinnych stron. Biały obrus na stole i choinka jak sen raz do roku w taki dzień. Kiedy gwiazda odmieni noc czarną każdemu na ziemi przypomni się dom. Nieważne jest wtedy, czyś ty żebrak, czy pan, raz do roku wracasz tam. Widzę znów jak opłatek ojciec złamie na pół pluski z makiem. Znajdzie się, gdy jest rodzina tym, czym ma być. Kiedy gwiazda nad nami zaświeci w tę noc, to każdy na ziemi zamyśli się, bo i kwiaciarka z ulicy, i księżna ze łzą nierówno obdarza nas los w tym wyścigu przez życie po sławę i trzos. Czy w karecie dziś jedziesz, czy też boso pod wiatr, w sercu żyje tamten świat. Kiedy gwiazda odmieni noc czarną i złą, każdemu na ziemi zamarzy się dom. I pamiętaj, by zawsze taki dom syn twój miał, by wspominać go kiedyś chciał. I pamiętaj, by zawsze taki dom syn twój miał, by wspominać go kiedyś. Chciał.
piekące oczy, rozmazany obraz, uczucie ciała obcego pod powieką, po wielu godzinach pracy przy komputerze większość z nas uznaje takie objawy za przykre, ale naturalne dolegliwości. Tymczasem jest to znak, że wzrok zaczyna się psuć. Są jednak sposoby na to, by sobie skutecznie pomóc. Praca z monitorem, podobnie jak oglądanie telewizji czy czytanie, wymaga, by zwiększyć koncentrację wzroku na obrazie. Aby nic nam nie umknęło i aby jak najszybciej przeczytać jak najwięcej, coraz rzadziej mrugamy. Powoduje to, że film łzowy zaczyna parować, odsłaniając kolejne obszary oka i pozostawiając je niechronione. Film łzowy przestaje odżywiać rogówkę, co zwiększa ryzyko zakażenia oka. Łzy wykazują bowiem działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, dzięki czemu zapobiegają infekcjom. Niewłaściwe nawilżanie oka prowadzi do uporczywych dolegliwości, łzawienia, pieczenia, zmęczenia oczu, zamazanego obrazu, światłowstrętu, uczucia ciała obcego pod powiekami. Niedostateczne nawilżenie powierzchni oka to bardzo często występujące schorzenie zwane zespołem suchego oka. Zdarzają się też objawy uczuleniowe narządu wzroku, a przyczyną jest pole elektromagnetyczne wytwarzane przez monitor, który polaryzuje napięcie elektrostatyczne między człowiekiem a ekranem. Dodatnio naładowane cząstki kurzu odpychane od monitorów osiadają na skórze i błonach śluzowych, powodując podrażnienie, mówi Anna Bielecka, lekarz samodzielnego publicznego klinicznego szpitala okulistycznego w Warszawie. Oprócz pracy przy monitorze, tę dolegliwość nasila oglądanie telewizji, czytanie, przebywanie w pomieszczeniach sztucznie wentylowanych, klimatyzowanych lub ogrzewanych, a także zanieczyszczenie powietrza, przebywanie na słońcu lub wietrze, nieprawidłowe odżywianie się, nadmierne spożywanie alkoholu oraz noszenie soczewek kontaktowych. Jak zaradzić tym dolegliwościom? Niestety, zespołu suchego oka nie można wyleczyć, ale można zapobiegać dyskomfortowi i chronić oczy. Ważna jest organizacja miejsca pracy. Monitor powinien się znajdować na wysokości oczu. Nie mogą się na nim pojawiać refleksy. Powietrze powinno mieć właściwą wilgotność. Jeśli to możliwe, lepiej pracować przy świetle naturalnym, a nie sztucznym. Co godzina należy wstawać od monitora i spojrzeć w dal, aby rozluźnić mięśnie oka. Aby chronić oko, warto stosować krople, które uzupełniają niedobory łez. Nawilżą rogówkę i spojówkę i skłuczą zanieczyszczenia przyklejające się do powierzchni rogówki. Dostępne na rynku sztuczne łzy składają się głównie z wody i polimerów zatrzymujących wodę na powierzchni oka, a także innych substancji, które zadaniem jest zapewnienie preparatowi właściwości jak najbliższych naturalnym łzom. Najdłużej od zakroplenia działają krople w żelu zawierające kwas poliakrylowy lub hialuronowy. Szczególnie polecane są krople bez konserwantów. To dobre rozwiązanie dla osób noszących soczewki kontaktowe i odczuwających potrzebę regularnego używania kropli. Na szczęście są już dostępne sztuczne łzy bez konserwantów. W opakowaniach zaprojektowanych także można je stosować nawet kilka razy dziennie. Można również stosować zasadę 20/20/20, czyli robić 20-sekundową przerwę co 20 minut, skupiając oczy na obiekcie oddalonym co najmniej o 20 stóp, czyli około 6 metrów. Można też poruszać gałkami, patrząc na przedmioty położone w różnych odległościach, radzi Anna Bielecka. Sydneyski Festiwal 2016 odbędzie się od 7 do 26 stycznia. Kilka tygodni temu przypomniałem o imprezach, na które należało wcześniej zamawiać bilety. Dotyczy to szczególnie wielu przedstawień Festiwal Village Fight Parku, które odbywają się w olbrzymich namiotach The Famous Spiegel Tent oraz Magic Mirror Spiegel Tent. A na terenie Festival Village jest bardzo dużo stoisk serwujących potrawy i napoje z różnych krajów. Przypomnijmy kilka przedstawień. Little Mermaid to kabaret z kocią gwiazdą Miau Miau. Tiger Lily z Londynu, oryginalny kabaret muzyczny. Zespół cyrkowy Cyrka, dynamiczne trio akrobatów na linach i trapezach. Są też goście zagraniczni, The Weather Station z Kanady, Reykjavik Calling z Islandii, The Chills z Nowej Zelandii, Hailu Merja z Etiopii, a także Matthew White and Dem Funk
z USA. Przenieśmy się teraz w inne okolice. Oto Talia Sieter z Hamburga przedstawia słynny dramat Wojzek w Carriage Works Bay 17. A w City Recital Horror oraz Sydney Opera House odbędzie się seria koncertów Anima Eterna Brugge Beethoven Symphonies. Również City Recital z udziałem Sydney Chamber Opera oraz Artymów z Holandii i Belgii oraz muzyczne przedstawienie Winterreise z udziałem orientalistów z południowej Afryki i Niemiec. Pamiętajmy również o Riverside Theatre w Taramata. Tam warto zobaczyć przedstawienie La Verita produkcji włoskiej kompanii Finzi Pasca, kombinacją cyrku, tańca i muzyki oraz przedstawienie Cypher. Niektóre z imprez sydneyjskich będą pokazane też w Paramata. Lecz dużą atrakcją na Prince Alfred Square w Paramata będzie architektura de feria, jak gdyby oryginalny Luna Park, rozrywka dla całych rodzin. Największe przedstawienia odbywają się w sydneyjskim parku Domain. Pierwsze to Summer Sounds in the Domain, The Flaming Lips, w sobotę 9 stycznia. Będzie to świetne przeżycie muzyczne produkowane przez kompanię Wayne Coyne z Oklahoma, pełne psychodelicznych hymnów, widowisk przestrzeni kosmicznej i uczuć dobrej woli dla ludzi, stworzeń, a nawet Marsjan. Następną sobotę, 16 stycznia, wystąpi Symphony Orchestra, wędrując muzycznie od Mendelssohna do Dworzaka i Czajkowskiego. Symphony in the Domain to będzie piękny ukłon celebrujący 40-lecie sydneyjskiego festiwalu. Ukoronowaniem festiwalu będzie Opera in the Domain w sobotę 23 stycznia. Wtedy najlepsi australijscy artyści operowi zaprezentują słynne utwory operowe. Imprezy w Domain zaczynają się o 8 wieczorem, ale żeby znaleźć miejsce, trzeba tam być kilka godzin wcześniej. Imprezy w Domain są oczywiście bezpłatne. Są też inne bezpłatne wydarzenia. Oto w Darling Harbour od 7 do 10 stycznia będzie konstruowana The People's Tower. Doskonała zabawa dla całej rodziny, także przy demolowaniu wieży. Niedawno opowiedziałem o parku i nowej dzielnicy Barangaroo. Właśnie tam, w tak zwanym The Cadaway at Barangaroo Reserve, od 8 do 20 stycznia, z wyjątkiem poniedziałków, również będzie cudowne The Ephemeral City. Utopijna architektura, projekt Francuza Oliviera Grostetete. Będą tam też rozmaite warsztaty i inne atrakcje dla młodzieży. A odbywa się to od 1 do 4 oraz od 5 do 6 po południu. Szczegółowe informacje o imprezach festiwalowych można znaleźć na internecie pod adresem www.sydneyfestival.org.au. Warto też zaopatrzyć się w broszurkę Sydney Festival, świetnie opracowaną. Broszurkę można dostać w jednym z polskich sydneyjskich teatrów. Życzymy dobrej zabawy. Nasza audycja dobiega końca. Brali w niej udział Arek Kwiatkowski, Aleksandra Baszkowska, Beata Rumianek oraz redaktor dzisiejszego programu Jerzy Moskała. Za tydzień zapraszamy na audycję Eli Celejewskiej na falach 98,5 radiostacji 2000 FM. A teraz po zakończeniu audycji można do nas dzwonić pod numer 97 15 54 11. Posłuchajmy jeszcze kilku fragmentów kolędy Oj Maluśki w wykonaniu zespołu Śląsk. Życzymy przyjemnego weekendu i tygodnia. Do usłyszenia.